Premier Zbigniew Messner spotkał się z szefem rządu czechosłowackiego Lubomirem Štrougalem. Obaj poinformowali się o zadaniach gospodarczych i społecznych w świetle uchwał ostatnich zjazdów obu partii. Mówiono też o dalszej wszechstronnej współpracy dwustronnej. We Włoszech ponownie kryzys rządowy. Premier Giovanni Goria udał się wczoraj wieczorem do Pałacu Kwirynalskiego, by na ręce prezydenta republiki złożyć swą dymisję. Trzecią w ciągu 227 dni sprawowania przez siebie funkcji szefa rządu, ale tym razem już definitywną. Bezpośrednią przyczyną był konflikt w łonie koalicyjnego gabinetu. Socjaliści i socjaldemokraci sprzeciwili się decyzji kontynuowania prac przy budowie elektrowni jądrowej w Montalto, powołując się na rezultaty ubiegłorocznego referendum. Goria uznał, że jest to próba ubezwłasnowolnienia rządu i dość niespodziewanie przyspieszył i tak już oczekiwany kryzys gabinetowy. W Panamie proamerykańska tzw. narodowa krucjata ponownie zorganizowała demonstracje antyrządowe. Domagano się ustąpienia dowódcy sił zbrojnych generała Noriegi. Tymczasem w Waszyngtonie prezydent Reagan rozważa możliwość zaostrzenia sankcji. W Salwadorze przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi pogorszenie sytuacji wewnętrznej. W stolicy San Salvador wskutek eksplozji dwóch bomb 4 osoby są ranne, 4 samochody doszczętnie spłonęły. Normalizuje się sytuacja na północy Nikaragui, a jeszcze rok temu trwały tam zacięte walki. W ciągu ostatnich 8 lat uciekło do Hondurasu około 30 tysięcy nikaraguańskich Indian z plemienia Miskito. Teraz wracają, powróciło już 16 tysięcy. Szkoły i bolnice, punkty po przyjmu ryby, puszniny i objawili się wdruk za. Władze amerykańskie, powołując się na ustawę o zwalczaniu terroryzmu, poinformowały o zamknięciu Biura Organizacji Wyzwolenia Palestyny przy ONZ-cie w Nowym Jorku. Palestyńczycy mają opuścić Stany Zjednoczone do 21 marca. Sekretarz stanu Schulz powiedział, że decyzja ta zaszkodzić może jego inicjatywie w sprawie zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. W Stanach Zjednoczonych ponownie głośno o aferze Iran-Contras. Robert McFarlane dostarczył kolejnych dowodów winy pułkownika Northa. Prawdopodobnie chce w ten sposób usprawiedliwić swoje działania z okresu, gdy pełnił funkcję doradcy prezydenta do spraw bezpieczeństwa. To właśnie McFarlane swego czasu potajemnie odwiedził Teheran. Władze Afganistanu coraz skuteczniej walczą z plagą przemytu narkotyków. Droga przerzutu wiedzie z Pakistanu przez terytorium afgańskie do Europy Zachodniej i Ameryki. Utworzono 22 brygady. Tylko w ostatnich 10 miesiącach zarekwirowano 31 ton haszyszu wartości około miliarda dolarów. Z kosmodromu w Gujanie wystartowała zachodnioeuropejska rakieta Ariane 3, wynosząc dwa satelity amerykańskiego SpaceNet i francuskiego Telecom. Mają dopomóc w usprawnieniu systemów telekomunikacyjnych Francji i Stanów Zjednoczonych. Telekom jest jednocześnie przeznaczony do celów wojskowych. Po udanych występach w Budapeszcie do Pragi przyjechał amerykański zespół rockowy Depeche Mode. Sala sportowa w Parku Kultury imienia Fucika była wypełniona po brzegi. Ten jeden i tylko jeden koncert obejrzało 15 tysięcy widzów. Co widać z kosmosu? W tej chwili już wszystko. Skażenie środowiska, stan zasiewów, ławice ryb. Tu właśnie przez iluminator stacji orbitalnej Mir oglądamy Morze Bałtyckie i Zatokę Ryską. Po przeciwnej stronie kabiny Morze Aralskie i bezkresne równiny Kazachstanu. Na tych obszarach jeszcze przed kilkoma laty z pokładu stacji Salut sprawdzano stan pastwisk. Okazało się, że gdzieniegdzie piaski zajęły aż 30% łąk, a mapy wykazywały 3%. Niektóre stada owiec były w praktyce wielokrotnie liczniejsze niż w dokumentach. Z kosmosu udowodniono, że część gospodarstw rolnych ma naprawdę znacznie więcej nawodnionych pól niż wykazuje w statystykach. Chwaliły się one wyższymi plonami z hektara, oszukując władze. Z orbity można znakomicie ocenić stan urządzeń melioracyjnych. Wykryto także próby zajmowania pod uprawy terenów przeznaczonych na rezerwaty przyrody, wyręby lasów w niedozwolonych miejscach, zajmowanie pod inwestycje więcej ziemi niż potrzeba. Trudno, proszę Państwa, o lepsze przykłady polityki jawności, jak właśnie te przytoczone przez profesora Winogradowa w teoretyczno-politycznym miesięczniku KCKPZR Komunista. Znaczna część danych statystycznych otrzymywanych tradycyjnymi metodami uniemożliwia racjonalne planowanie, pisze Winogradow. By dobrze planować, trzeba prawdzie patrzeć w oczy, również z kosmosu.